Siema, uznałem, że w sumie dużo osób zaczyna DLC i nie wie do końca, gdzie szukać punktów relika, których oczywiście nie mamy też zaznaczonych na mapie. Dają one fajne umiejętności, urozmaicają i ułatwiają naszą grę, a jeżeli wie się, gdzie one są, znalezienie ich to dosłownie 10 minut. Stąd dzisiejszy materiał. Odpalcie więc najnowsze DLC do Cyberpunka i pokażę wam dzisiaj na szybko, gdzie znaleźć te wszystkie punkty. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Giga Ultra, szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania, no i też cyberpunkowego Discorda. Chociaż tak, możecie odwdzięczyć się za ten poradnik. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. A zaczniemy sobie od pierwszego punktu, który znajdziemy na stadionie Petrohemu. Wystarczy, że udacie się do środka głównym wejściem i pójdziecie dokładnie teraz tak jak ja w filmie. Możecie to sobie puścić w zwolnionym tempie, jeżeli film jest dla was za szybki. Zaraz po wejściu musimy odbić w lewo, minąć cały ten nielegalny market, a zaraz przy kracie na samym końcu marketu udać się na prawą stronę do statuły i tam znajdziemy nasz pierwszy punkt relika. Pierwszy punkt na mapie znajduje się dokładnie w tym miejscu. Drugie miejsce z punktem relika odnajdziemy zaraz po wyjściu ze stadionu. Zaraz po wyjściu musicie udać się dokładnie w tym kierunku, gdzie ja się teraz udaję. Jeżeli dojdziemy na miejsce, zaraz na samej górze nad nami znajduje się właśnie ten punkt. Wystarczy, że teraz udamy się białymi schodami na górę i powinien stać po naszej prawej stronie. Na mapie znajduje się on dokładnie w tym miejscu. Trzeci punkt miejsca z punktem relika odnajdziemy w tym miejscu, które teraz widzicie na mapie. Pewnie większość osób odblokuje ten punkt po prostu przy okazji przechodząc grę, bo fabuła pokierowała nas przez to miejsce w DLC, zaraz po rozbiciu się statku Prezydent. Ale jeżeli nie udało go wam się wtedy odblokować i zauważyć, wystarczy, że udacie się w to miejsce na mapie. Albo pójdziecie tak jak teraz wam po prostu pokazuję na filmie. Czwarte miejsce znajduje się dokładnie w tym miejscu, które wam teraz pokazuję i aby się dostać do tego terminalu, wymagany jest wszczep umożliwiający nam długie skoki, ponieważ na miejscu czeka nas trochę parkoura. Ten cały punkt znajduje się na samej górze tego niebieskiego czy tam zielonego budynku, to jest w ogóle zagadka. Dla was to jest zielony czy niebieski? Chyba zielony, nie? Ja tam widzę zielony, ale ja to w ogóle daltonistą jestem, magnetam, minę. Na miejscu uważajcie na sporą ilość min i polecam zapisać grę przed próbą wdarcia się tam na górę. Bo wierzcie mi, pewnie wysadzi was tam mina i będziecie musieli tą całą grę przechodzić jeszcze raz. I tylko zmarnujecie swój czas. Piąty terminal znajdziecie dokładnie w tym miejscu na mapie, jednak droga do środka może być naprawdę ciężka, ponieważ jest tam sporo przeciwników na miejscu. Ale mam dla was przygotowany fajny sposób. Kiedy udacie się na miejsce do tego całego budynku, wystarczy, że znajdziecie tam taki mostek. W tym mostku jedno z okien będzie rozbite i to tamtędy wejdziemy do środka. Tam udamy się w lewą stronę, a potem znowu w lewo i będziemy na miejscu. Uwaga też tam na miny, porozstawiane jest ich tam całkiem sporo. No i oczywiście na przeciwników, którzy będą na was czekać. Można tam wejść bez alarmowania ich, ale uprzedzam, nie jest to takie łatwe. Szósty terminal znajdziemy oto w tym miejscu. I wystarczy, że zaraz po piątym terminalu wsiądziemy w furę i pojedziemy w lewą stronę. Po drodze zaraz pod mostem natkniemy się właśnie na ten terminal, który ciężko jest w sumie przegapić, bo jest to ogólnie miejsce, gdzie spotykamy też kluczową postać, więc tak czy siak pewnie większość osób ten terminal po prostu przebada nawet przypadkiem. Siódmy terminal znajduje się zaraz przy naszej bazie, w której przetrzymywany jest prezydent. I zaraz przy miejscu szybkiej podróży. Wystarczy, że udamy się dalej za ten punkt szybkiej podróży i właściwie voilà, będzie tam czekać na nas kolejny punkt relika. Teraz czas na najcięższe terminale. Polecam więc zaopatrzyć się w dobrą broń, szczególnie jeżeli gramy na wysokim poziomie trudności lub przynajmniej w jakiś kamuflaż optyczny. Da się tam wejść po cichu i w sumie jest to chyba metoda, którą szczerze polecam, bo ten punkt relika znajduje się właśnie w aktywności gangu na najwyższym poziomie trudności, to jakaś absolutna katorga. A zatem, ósmy punkt znajdziemy w tym oto miejscu i musicie iść tak, niech teraz ja pokonując kolejnych gangusów, aż nie dojdziecie do bossa imieniem Rosa Ulmera. Na tym etapie skrzynka wam już się powinna automatycznie zaznaczyć na mapie.
Dziewiąty punkt to też aktywność gangu i chyba jeszcze cięższa od tej naszej poprzedniej. Wystarczy, że udamy się w to miejsce, gdzie wam teraz pokazuję. Musicie wejść do tego całego budynku lub po prostu się tam zakraść. Wejść na samą górę, na ostatnie piętro schodami i po prawej stronie, o ile się nie mylę, gdzieś powinniście znaleźć ostatni punkt relika. Zebranie tych wszystkich punktów relika pozwoli nam na odblokowanie naprawdę fajnych umiejętności, które pomogą nam w dalszej grze. I mimo to, że poświęcicie teraz trochę czasu, to i tak jest to tego warte. Brakować wam będą jeszcze 3 punkty, ale je odblokujemy po prostu przechodząc dalszą część fabuły. Nie zwykłem robić poradnikowych materiałów na kanale, ale z drugiej strony ludzie będą grali jeszcze pewnie latami w tą grę, więc i przez pewnie lata szukać będą tego rodzaju poradnika. Więc jeżeli jesteście tutaj stałymi widzami, no to przepraszam, ale mam nadzieję, że chociaż komuś, kto szukał takiej informacji, pomogłem. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to możecie przede wszystkim zostawić subskrypcję i wpaść na Turbo Ultra, szefowy wiedźmiński Discord, gdzie zadać pytania możecie odnośnie Wiedźmina, odnośnie Cyberpunka, czy po prostu poprzeglądać nasze super memy. I w ogóle tam szefowa społeczność jest. A my widzimy się w następnym odcinku z ciekawostkami z nowego DLC do Cyberpunka, a są, wierzcie mi, naprawdę fajne. Do Cyberpunka został dodany też nowy sekret, a jeżeli go nie widziałeś, to kliknij wyskakujący ci teraz film.